Malarze i rzeźbiarze tworzą swoje dzieła kierując się kanonem piękna. Muzyczny kanon to najstarsza technika polifoniczna, w której melodię głosu prowadzącego powtarzają kolejne głosy z opóźnieniem lub bez. Matematykom kanon kojarzy się na pewno z funkcją kwadratową. O jej postaci kanonicznej opowiem Ci w tej lekcji. Pewną funkcję kwadratową zapisano w postaci kanonicznej. Jej wzór to w nawiasie. x dodać 3, zamykamy nawias, do kwadratu dodać 1. Spróbuj przekształcić to wyrażenie, zapisując je w postaci sumy algebraicznej. Skorzystaj ze wzoru skróconego mnożenia. Tutaj masz ściągawkę. x dodać 3 w nawiasie, do kwadratu. To x do kwadratu dodać 2 razy x razy 3 dodać 3 do kwadratu i do tego dodajemy jeszcze 1. Po uproszczeniu otrzymujemy x do kwadratu, dodać 6x dodać 10. Oba wyrażenia opisują dokładnie tę samą funkcję. Narysujmy jej wykres, korzystając z postaci kanonicznej. P to minus 3. Q to 1, więc wierzchołek znajduje się w punkcie minus 3 i 1. Współczynnik A wynosi 1, czyli jest dodatni, więc ramiona paraboli są skierowane do góry. Zaletą postaci kanonicznej jest to, że od razu możemy odczytać z niej współrzędne wierzchołka. Po przekształceniach otrzymaliśmy postać, z której tego nie odczytamy. Spójrzmy, jak wygląda. Mamy 1x w drugiej potędze, 6x w pierwszej potędze i 10. Zapis funkcji kwadratowej w postaci sumy algebraicznej postaci a razy x do kwadratu dodać b razy x dodać c nazywa się postacią ogólną. Liczby a b i c są współczynnikami funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Współczynnik a, który znajduje się przy x kwadrat, nie może być zerem. Gdyby był, zostałoby tylko bx dodać c, a to postać funkcji liniowej. Dla naszej funkcji a równa się 1, b równa się 6, a c równa się 10. Zauważ, że litera a pojawia się i we wzorze na postać kanoniczną, i w tym na postać ogólną. Dlatego przykładu w obu postaciach funkcji a równa się 1. Mam teraz zadanie dla ciebie. Spróbuj samodzielnie przedstawić wzór tej funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Mamy do czynienia z funkcją x odjąć 5 w nawiasie do kwadratu dodać 2. Korzystam ze wzoru na kwadrat różnicy. Otrzymuję x do kwadratu odjąć 2 razy x razy 5 dodać 5 do kwadratu. Do tego dodaję jeszcze 2. Po uproszczeniu otrzymuję x do kwadratu odjąć 10x dodać 27. To jest postać ogólna tej funkcji. Teraz wypisz samodzielnie jej współczynniki. Współczynnik A to liczba, przez którą mnożymy x do kwadratu. W tym przypadku to 1. Współczynnik B to liczba, przez którą mnożymy x, czyli minus 10. Współczynnik C to liczba bez x, czyli 27. A oto wykres tej funkcji. Pamiętaj. Postać kanoniczna ma tę zaletę, że łatwo z niej odczytać współrzędne wierzchołka. Z postaci ogólnej możemy jedynie wywnioskować kierunek ułożenia ramion. Wiesz już, jak przechodzić z postaci kanonicznej do ogólnej. Teraz pokażę Ci przejście odwrotne. Z postaci ogólnej do kanonicznej. Polecenie brzmi następująco. Przedstaw funkcję x do kwadratu odjąć 10x dodać 27 postaci kanonicznej. Wzór ogólny postaci kanonicznej to A razy w nawiasie x odjąć p, zamykamy nawias, do kwadratu dodać q. Taką postać możemy otrzymać na dwa sposoby. Pierwszy wymaga skorzystania ze wzorów skróconego mnożenia, kwadratu sumy lub kwadratu różnicy. Musimy wybrać z którego, ale nie będziemy rzucać monetą. Wystarczy spojrzeć na znak między pierwszym a drugim elementem postaci ogólnej. U nas to minus. Łatwiej będzie zatem zwijać to wyrażenie do kwadratu różnicy. Pod sumą algebraiczną zapisujemy postać ogólną i porównujemy po kolei elementy. Tutaj mamy x do kwadratu, a tutaj pik do kwadratu. Aby otrzymać ten zapis, wystarczy zatem w miejsce pika wstawić x. Teraz kolejne elementy. Tutaj mamy minus 2 razy pik razy krzyż, a tutaj minus 10 razy x. Oba zapisy mają być takie same. Wiemy, że pik to x. Wiemy zatem, że minus 2x razy krzyż to minus 10x. To co należy wstawić w miejsce krzyża? 5. Pik to x. A krzyż to 5. Wstawiając te elementy do wzoru, dostaniemy x odjąć 5 w nawiasie do kwadratu. Teraz rozwijamy ten zapis, aby sprawdzić, czy to równa się x do kwadratu odjąć 10x dodać 27, czyli tyle, ile mamy w postaci ogólnej. Otrzymujemy x do kwadratu odjąć 10x dodać 25. Nie mamy zatem takiego samego zapisu jak tutaj. Widzisz, że zgadzają się tylko dwa pierwsze elementy. Trzeci już nie. Tutaj mamy 25, a tutaj 27. Co należy zatem dodać do wyniku tego nawiasu, aby otrzymać 27 i tym samym, aby otrzymać wzór tej funkcji? 2. x odjąć 5 w nawiasie do kwadratu dodać 2 to x do kwadratu odjąć 10x dodać 27. Widzisz, że nowy zapis to nic innego jak postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Łatwo zauważyć, że a wynosi 1, p 5, a q 2. Oto wykres tej funkcji. Wierzchołek znajduje się w punkcie o współrzędnych 5 i 2, a ramiona są skierowane do góry, ponieważ współczynnik a jest dodatni. Teraz drugi sposób. Jest on nieco szybszy. Do otrzymania konkretnej postaci kanonicznej należy znaleźć a, p i q. Współczynnik a w postaci kanonicznej jest taki sam jak współczynnik a w postaci ogólnej. Mamy zatem a równe jednemu. Istnieją wzory które pozwalają obliczyć p i q korzystając ze wzorów w postaci ogólnej. W postaci ogólnej naszej funkcji a to 1, b to minus 10, a c to 27. Obliczamy ze wzoru. Minus b podzielić przez 2a. Otrzymujemy zatem minus w nawiasie. Minus 10. Zamykamy nawias. Podzielić przez 2, a to jest 5. Wzór na kół to. Minus b kwadrat odjąć 4ac. Podzielić przez 4a. Uwaga! W kolejnych lekcjach dotyczących funkcji kwadratowej będziesz często spotykać się z tą formułą. Matematycy postanowili oznaczyć ten zapis wielką grecką literą delta. To taki trójkąt. Wzór na q można zatem zapisać jako minus delta przez 4a. Spróbuj samodzielnie obliczyć q. Najpierw liczymy deltę. b kwadrat odjąć 4ac to minus 10 w nawiasie do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 27. Mamy 100 odjąć 108, czyli minus 8. Minus w nawiasie minus 8 zamykamy nawias, podzielić przez 4 razy 1 to plus 2. Q to 2. Znamy wartości a, p i q. Wstawiamy je do tego wzoru. Postać kanoniczna tej funkcji to 1 razy. W nawiasie x odjąć 5 zamykamy nawias do kwadratu dodać 2. Gotowe! Jak widzisz, postać ogólną można zamieniać na kanoniczną na dwa sposoby. Częściej wykorzystuje się jednak wzory na p i q. Warto je zapamiętać. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zamienię na postać kanoniczną funkcję f od x równa się minus x do kwadratu dodać 4x odjąć 3. Skorzystaj ze wzorów widocznych na tablicy. Najpierw wypisujemy współczynniki postaci ogólnej A to minus 1, B to 4, a C to minus 3. Znamy już współczynnik A. Teraz obliczamy P i Q. P to minus B podzielić przez 2A, czyli minus 4 podzielić przez minus 2, a to równa się 2. Q. To minus delta podzielić przez 4a. Liczymy deltę, czyli b do kwadratu, odjąć 4 razy a razy c. Otrzymujemy 4 do kwadratu odjąć 4 razy minus 1 razy minus 3, czyli 16 odjąć 12, a to daje 4. q równa się zatem minus 4 podzielić przez 4 razy minus 1, czyli plus 1. Postać kanoniczna tej funkcji. To minus 1 razy. W nawiasie. x odjąć 2, zamykamy nawias, do kwadratu, dodać 1. Gotowe. Postać ogólna funkcji kwadratowej to ax kwadrat dodać bx dodać c. Istnieją wzory, które pozwalają z postaci ogólnej otrzymać postać kanoniczną. Pierwszą współrzędną wierzchołka liczymy ze wzoru minus b podzielić przez 2a, drugą współrzędną ze wzoru minus delta podzielić przez 4a, gdzie delta jest liczona ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. Skąd się biorą te wzory? Wyjaśnienie znajduje się na tej planszy. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego działu oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.